Listy do M5 niedawno osiągnęły pułap miliona widzów w kinach i trzeba przyznać, że jest to nie lada osiągnięcie w ostatnim czasie, ponieważ ostatniemu polskiemu filmowi, któremu to się udało, to były Dziewczyny z Dubaju i to było niemal równo rok temu. Nie da się ukryć, że okres pandemii przetrzebił polskie kina, zwłaszcza jeżeli chodzi o polskie produkcje, jest to bardzo trudny czas. Dużo się mówi o tym, że Polacy aktualnie niechętnie chodzą na polskie filmy, ale taką nadzieję zaczął tutaj nam robić Johnny, który w sumie też już był blisko osiągnięcia tego miliona widzów. No i tutaj trudno nie zauważyć takiego wzorca wyborów Polaków, ponieważ zarówno i Johnny, i Listy do M5 to są takie feel good movie. Co prawda Johnny porusza trudne tematy, ale wszystko jest opowiedziane w takim bardzo pozytywnym, optymistycznym duchu. Listy do M5 co prawda nie widziałam, ale domyślam się, że jest takie samo jak pozostałe części, czyli po prostu mamy niezobowiązującą świąteczną polską komedię. A tak naprawdę chodzi o to, że to są filmy produkowane przez TVN. I po prostu mają dużo pieniędzy na promocję. Tak, i we wszystkich kanałach TVN-u można puszczać bez przerwy te reklamy tych filmów i dzięki temu... Ludzie wiedzą, że są w kinach. Tak, a co do innych filmów, to już różnie z tym bywa, a że przechodzi przez kina ich bardzo dużo, chyba jeszcze więcej mam wrażenie niż przed pandemią, ponieważ te filmy skumulowały się i kiedyś te premiery muszą mieć, to przelatują tak, że prawie nikt ich nie widzi. Otóż to. I dlatego z jednej strony rozumiemy jak najbardziej, że ludzie czują potrzebę oglądania teraz takich pozytywnych filmów i w sumie sami czujemy taką potrzebę. Dlatego ucieszyłam się jak głupia, jak zobaczyłam zwiastun Otto z Tomem Hanksem. No. You are not taking over my bed. A z drugiej strony z racji tego, iż dużo mamy faktycznie tych premier, też polskich premier, to chcemy wam opowiedzieć o dwóch filmach, które właśnie też są takimi pozytywnymi produkcjami, przy których będziecie się dobrze czuć i dobrze bawić, a o których jednak nie jest tak głośno, z racji tego już nie mają takich pieniędzy na promocję. A jeden z tych filmów w sumie to miałby szansę, żeby stać się komercyjnym hitem. Ale się nie stanie, bo po pierwszym weekendzie 25 tysięcy widzów, więc można wieścić 100 tysięcy widzów, mniej więcej. Dla chrzcin, bo to będzie jeden z tych dwóch filmów, a drugim filmem będzie Słoń. Oba filmy weszły do kin ponad tydzień temu i obawiam się, że długo w tych kinach nie zagrzeją. Choć, co mnie nieco zaskoczyło, Słoń jest grany w multiplexach. I to już drugi tydzień. Co jest dużym osiągnięciem, mimo wszystko biorąc pod uwagę, że to jest mały film małego dystrybutora, który zajmuje się w pełni dystrybucją filmów o tematyce LGBT. I też zresztą jest to wyprodukowany po raz pierwszy film przez tę firmę. Zobaczymy jak będzie z Matecznikiem, czyli kolejnym filmem z serii mikrobudżetów, tym razem spod ręki Grzegorza Mołdy. Żeby było ciekawiej, to dystrybutorem tego filmu jest Galapagos, czyli dokładnie ten sam dystrybutor, który wypuścił do kin Chrzciny. I może właśnie od Chrzcin Jakuba Skoczenia zaczniemy. W ogóle to takie jest towarzystwo, bym powiedział, debiutanckie, ponieważ zarówno Jakub Skoczeń, jak i Kamil Krawczycki to są debiutanci. Aczkolwiek dzieli ich kilka, bym zgadywała, że tak dwie dekady od urodzeń. I powiedziałbym, że jest jeszcze jeden czynnik, który łączy oba te filmy. Oba dzieją się w górach i oba dzieją się na Podhalu. I jeżeli Słoń był kręcony w terenach rodzinnych Kamila Krawczyckiego, to powiem więcej, nawet niewiele kilometrów dzieliło plenery do tych filmów. A więc tutaj mamy te punkty wspólne, ale Chrzciny to jest komedia, w sumie pełną gębą komedia, można nawet powiedzieć, że farsa dziejąca się w 1981 roku, a konkretnie 13 grudnia. Najbardziej pamiętnego dnia właśnie grudnia tamtego roku. I mają się tego dnia odbyć chrzciny najmłodszego członka rodu, rodziny, którą poznajemy, a matroną tego rodu jest Maria.
Janna, grana tutaj przez Katarzynę Figurę. I tutaj od razu trzeba zaznaczyć, że na znanym nazwisku Katarzyny Figury ten film się nie kończy, ponieważ twórcy tego filmu postawili na zderzenie wielu bardzo silnych, charyzmatycznych osobowości aktorskich, którzy doskonale wcielają się w całą paletę bohaterów i jak to ma miejsce w takiej farsie, ta psychologia postaci jest uproszczona, ale jednocześnie jest tak skonstruowana, żeby to było jak najbardziej interesujące. Czyli mamy tutaj do czynienia z tą matroną rodu oraz z jej szóstką dzieci. Jak możecie się domyśleć, każde z tej szóstki dzieci jest kompletnie inne. I właśnie chodzi o to, żebyśmy byli razem z całą tą grupą bohaterów i obserwowali scysję między nimi. A matce, czyli Mariannie, marzy się tylko to, żeby jej dzieci się wreszcie pogodziły, ponieważ tego 13 grudnia wreszcie cała szóstka jej dzieci ma szansę pierwszy raz od 15 lat być wreszcie razem. No i jest wielkie marzenie matki. Marianna nawet dobiła targu z samą Maryjką, że jej dzieci w tym dniu się pogodzą. No i przecież taki Wojciech Jaruzelski ze swoim stanem wojennym nie popsuje jej planów. Dlatego bohaterka Katarzyny Figury robi wszystko, żeby jej dzieci, wszyscy uczestnicy chrztu, nie dowiedzieli się o tym, że ten stan wojenny został wprowadzony. No i żeby ten cel osiągnąć, znaczy każdy z tych celów, a cel nadrzędny, jak ona sama mówi, że najważniejsze dla Boga to jest to, żeby jej rodzina się pogodziła. Więc widocznie Marianna wierzy, że ma bardzo dobre układy z Bogiem, skoro uważa, że to jest najważniejsze dla Boga. I nie boi się czasem dobierać dość kontrowersyjnych moralnie środków do tego, żeby osiągnąć swój cel. To jest taka mocna bohaterka, byśmy sobie powiedzieli. Jak się jej nie podobają buty jej najmłodszego syna, to je do pieca włoży i udaje, że nic się nie stało. Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że Katarzyna Figura została w punkt obsadzona, ponieważ ona się bardzo dobrze sprawdza w takich rolach. Tutaj nawet trochę się Żurek przypomina. Oczywiście Żurek to jest pełną gębą dramat, jeden z najbardziej traumatycznych, jakie obejrzałam w życiu. Ale też tamten film działał, ponieważ Katarzyna Figura łączy ze sobą takie dwie, wydawałoby się pozornie skrajne cechy. Z jednej strony jej uroda jest niezwykle kobieca, taka wręcz dziewczęca, ma okrągłą twarz, okrągłe rysy, wszystko ma takie obłe, to się kojarzy z łagodnością, taką uległością. A z drugiej strony ma niesamowicie silną osobowość, wręcz taką wewnętrzną siłę Terminatora. I to pokazała w Żurku oraz to pokazuje tylko no w znacznie bardziej komediowej wersji właśnie w Chrzcinach, kiedy to no jest bardzo bogobojną chrześcijanką i jedyne, na czym jej zależy, to na zgodzie dzieci, ale z drugiej strony, no jakoś dała w pojedynkę wychować szóstkę dzieci, a teraz, kiedy dąży do swojego celu, to jest w stanie zaszantażować nawet księdza proboszcza, pomimo iż wydawałoby się, że dla takiej kobiety no to jest najważniejsza figura, ale no jednak zgoda dzieci jest najważniejsza i kiedy trzeba, trzyma asy w rękawie. Jest pokazane w tym filmie, że to jest dość dwuznaczna postać, bo wydawałoby się, że to jest taka dobrotliwa matka Polka, która no, ma to dobro swoich dzieci na pierwszym planie, ale w gruncie rzeczy to jest taka matka Polka, która sama ma wizję swojej rodziny i to jest ważne, jak wygląda ta wizja jej rodziny, bo później dzieci jej wypominają różnorodne rzeczy, chociażby najmłodsza córka wypomina jej, że tak naprawdę ona nie mogła dokonywać żadnej samorealizacji, ponieważ matka wtłoczyła ją w pewne bardzo konkretne ramy. I inne dzieci też co nieco zarzucają matce. Zresztą matka ma takie bardzo konkretne poglądy. No właśnie, takie buty nie, bo ci nie przystoi. Taka sukienka nie, bo jest nieprzyzwoita. Zdejmij ją, załóż inną. Taki kandydat na męża nie, bo też wstyd. Bo rozwodnik. Tak. Więc no ma bardzo konkretne zasady i w sumie wszyscy powinni się jej podporządkować. Więc pod tą sferą taką komediową i farsową no jest pewien dramat polskiej rodziny lat 80., ale
ale też wydaje się, że polskiej rodziny w ogóle. W ogóle i dzisiejszej również, ponieważ no tutaj ważnym elementem jest ten podział taki polityczno-ideologiczny, kiedy jeden syn jest właśnie takim bardzo bogobojnym chrześcijaninem, a drugi syn przynależy do partii, no i jest wyzywany właśnie przez brata, że jest komunistą. No i między innymi na osi tego konfliktu rozgrywają się całe chrzciny. No, chrzciny robione trochę takim cichaczem, ponieważ jak to zwykle bywa, przez to, że matka tak bardzo dbała, żeby dzieci trzymały się wyznaczonych przez nią reguł, że wszystko jej się sypie jak domek z kart i na przykład najmłodsza córka urodziła dziecko, ale nie wiadomo, kto jest ojcem. No i jak w takiej szanującej się bogobojnej rodzinie może dojść do takiej sytuacji, że nawet nie wiadomo, kto jest ojcem dziecka. Ale masz rację, że pod tą farsą, która wydawałaby się no takim prostym, ale bardzo przyjemnym do oglądania pomysłem, no czai się ta wielka tragedia tej rodziny, ponieważ nasza główna bohaterka przez to, że ma tą żelazną osobowość i tą konkretną wizję, jak powinna wyglądać rodzina, no pewnie przyłożyła wiele cegiełek do tego, że ta rodzina rozpadła się i od 15 lat część rodzeństwa nie utrzymuje ze sobą kontaktów. No ale z drugiej strony teraz bardzo jej zależy na tym, żeby jednak to rodzeństwo się pogodziło. No i przyznam szczerze, że z racji, iż ten film wszedł w tym okresie przedświątecznym, no to jest faktycznie idealny moment, żeby obejrzeć taką historię i się psychicznie przygotować na to, co ma zaraz nadejść, czyli na te spotkania rodzinne, na spotkania z rodzicami, którzy nieraz przypominają właśnie taką Mariannę, która wie najlepiej, co jest dla nas dobre. No i jednocześnie przez to, że ten film no jednak jest tą komedią i chcę, żebyśmy się no pośmiali z tych przywar naszych bohaterów, ale na końcu otulili się wszyscy tym ciepłym kocykiem i pomyśleli, że może ta rodzina nie jest taka zła. No i przyznam szczerze, że potrzebne jest takie psychiczne wsparcie przed świętami, żeby sobie przypomnieć, że no mnóstwo jest problemów w rodzinie, dużo kłócących się ze sobą charakterów, ale ostatecznie... Co, rodzina jest najważniejsza? Różnie to jednak w tym bywa. Zależy, jaka to jest mimo wszystko rodzina. Nie, nawet nie to, że rodzina jest najważniejsza, ale że rodzina jest ważna i dobrze jest walczyć w miarę swoich możliwości o te dobre albo chociaż przyzwoite relacje z resztą członków rodziny. Tylko tu jest podstawą szczerość i ten film też trochę o tym mówi. Notabene, jak na farsę nie przystało, mamy taki punkt kulminacyjny, dramatyczny w tym filmie, co też jest ważne i co pokazuje, że jednak nie tylko o ten śmiech i te zawirowania związane z tym, żeby taić ten stan wojenny przed resztą członków rodziny chodzi. Ten film spotkał się z bardzo różnorodnym przyjęciem, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo porządnie zrobione kino. Kino z niezłym tempem. Dobrze się je ogląda. Dobrze się je ogląda również dlatego, że mamy na ekranie naprawdę plejadę polskich aktorów, bo poza Katarzyną Figurą mamy takich aktorów jak Andrzeja Konopkę, Tomasza Szucharda. Do tego mamy Macieja Musiałowskiego, Michała Żurawskiego, Tomasza Włosoka, Agatę Bykowską. To są wszystko aktorzy o niesamowitej charyzmie, niesamowitej sile ekranowej. I kiedy ich wszystkich razem mamy na ekranie i wszyscy podają sobie te dialogi, no to robi się taka atmosfera, że to jest po prostu sama przyjemność. No trochę mamy takie poczucie, że oglądamy taki teatr telewizji, ale najwyższej jakości, w takim dobrym smaku, kiedy jest mnóstwo utalentowanych aktorów zamkniętych w małej przestrzeni, no i mamy rozwijaną dynamikę między tymi bohaterami. Można powiedzieć, że to jest taka polska komedia w starym stylu, oparta o talent aktorów i dobre dialogi. I przyznam szczerze, że byłam spragniona takiej solidnej polskiej komedii, która może nie eksperymentuje formą, nie nawiązuje do nowych nurtów komediowych, ale właśnie oddaje cześć temu staremu stylowi filmowemu. I tak jak mówisz, no wydawało się, że to jest przepis na taki przedświąteczny hit w polskich kinach, no ale myślę, że też z racji bardzo słabej promocji, po prostu ludzie nawet nie wiedzą do końca, co to jest za film. W ogóle ten film ma szalonego pecha, ponieważ chrzciny nawet nie dostały się na Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Też trochę z niezrozumiałych powodów.
no podobno była niesamowita konkurencja, ale jak widziałem niektóre z tych filmów, to zamieniłbym chrzciny. To znaczy poświęcono, wydaje mi się, porażki artystyczne. Tak, dokładnie. Wolano, żeby te porażki artystyczne wybrzmiały i znalazły się w głównym konkursie w Gdyni, niż dobre, gatunkowe, solidne filmy, jakim filmem właśnie są chrzciny. Mieliśmy w zeszłym roku taki wysyp polskich komedii, niegłupich polskich komedii. Zresztą wtedy zrobiliśmy wspólny materiał o tych filmach. To byli Teściowie, Czarna Owca i Zupa Nic. I Zupa Nic. I myślę, że spokojnie chrzciny można zaliczyć do tych dobrych polskich komedii. I dla tych, którzy potrzebują tego rodzaju w miarę niezobowiązującej rozrywki na wysokim poziomie, to chrzciny będą naprawdę bardzo dobrym wyborem. Iluś, a coś ty na siebie włożyła? Na sukienkę? A jeżeli szukacie większego wyzwania niż niezobowiązująca polska komedia, to mamy jeszcze dla Was Słonia w reżyserii Kamila Krawczyckiego, który również jest debiutantem i w tym roku wygrał konkurs filmów mikrobudżetowych na festiwalu w Gdyni właśnie tym Słoniem. I nie, ten Słoń nie jest żadnym polskim remake'iem Słonia z 2003 roku. Co więcej, zamiast słoni są tam konie. Aczkolwiek jest mały porcelanowy słonik, którego nasz główny bohater dostaje od swojej sąsiadki. Trochę na szczęście, a trochę na dowód akceptacji jego i jego wyborów życiowych. No właśnie, ponieważ naszym głównym bohaterem jest Bartek, młody chłopak, który no, prowadzi stadninę, to dużo powiedziane, ponieważ w stajni ma dwa konie, ale marzy mu się, żeby nie tylko móc utrzymywać te dwa konie, ale mieć własną stadninę, prowadzić lekcje konne. Ale Bartek będzie musiał zrewidować swoje plany na przyszłość, ponieważ we wsi umiera jeden z jego sąsiadów i na pogrzeb tego sąsiada przyjeżdża jego syn. Dawid, którego we wsi nie było od dłuższego czasu, do tego stopnia, że Bartek w zasadzie nie pamięta swojego, no w zasadzie nie kolegi. Ale obaj poznają się i zakochują się w sobie. No i właśnie ta niełatwa miłość, szczególnie w warunkach polskiej prowincji, będzie głównym tematem Słonia. A fabułę filmu reżyser oparł między innymi na własnych doświadczeniach, ponieważ Kamil Krawczycki również jest osobą z prowincji, która również musiała się mierzyć ze swoją orientacją seksualną w dość konserwatywnym środowisku. Aczkolwiek reżyser, idąc trochę na przekór schematom, kiedy myślimy o tego typu kinie, czyli o osobie wykluczonej, która znajduje się w środowisku, które ją nie akceptuje i to musi być dramat, bardzo trudny, bardzo wyczerpujący emocjonalnie. Tutaj Kamil Krawczycki przede wszystkim postawił na rozkwit tej pierwszej miłości naszego bohatera i te nieprzyjemne sytuacje się pojawiają, ale są bardziej w tle. A do tej historii miłosnej dochodzi jeszcze drugi bardzo ważny wątek tego filmu, czyli takie pytanie o to, ile dzieci są winne swoim rodzicom i ogólnie ile jesteśmy winni rodzinie, a ile sami sobie. I gdzie postawić te granice? Słoń spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, zwłaszcza wśród środowisk LGBT. A wszystko dlatego, ponieważ być może jest to pierwszy polski film, który tak autentycznie afirmuje tożsamość seksualną. Ponieważ no jednak szczególnie w Polsce nadal jest tych filmów mało, a jeżeli się już pojawiają, to jest ta narracja cierpiętnicza. Tutaj oczywiście cierpienie też jest, ale być może jest to cierpienie, które wiąże się z każdą miłością, z dylematami, które stoją przed młodym człowiekiem, ale być może w żadnym innym filmie nie ma aż tak pięknych segmentów, gdzie bohaterowie nie mają większych wątpliwości, że są gejami, że chcą ze sobą być. Mamy, jestem niemal pewien, najodważniejsze sceny erotyczne, gejowskie w polskim kinie. Tak, i jednocześnie takie prawdziwie erotyczne, w sensie było tam to napięcie,
napięcie, była tam ta erotyczna dynamika i jak sobie przypomnę te sceny w hiacyncie, kiedy też nasi bohaterowie uprawiali seks, ale on w zasadzie wyglądał jak heteroseksualny seks, dosłownie. Był trochę zbyt mechaniczny, jakby nie udało się tam w tym seksie oddać uczucia i wyraźnie widać było, że jednak, co prawda scenarzystą hiacynta był gej, ale reżyserem już była osoba heteronormatywna. Aczkolwiek, kiedy myślę o Słoniu, to przyznam szczerze, że dawno nie oglądałam tak szalenie nierównego filmu. Kiedy mieliśmy do czynienia z wcześniejszymi laureatami tych filmów mikrobudżetowych, które wygrały ten konkurs, no to trzeba przyznać, że to były takie spełnione filmy. Oczywiście te filmy charakteryzują się tym, że mają mikrobudżet, który nie przekracza 1 000 000 złotych i jest to 1/4 kwoty, która zazwyczaj jest przeznaczana na i tak skromny polski film. Ale mimo wszystko, kiedy myślę o ostatnim komersie, czy zwłaszcza o piosenkach o miłości, no to to są spójne, skończone dzieła, równe od początku do końca, od początku przemyślane, solidne, dobrze zrobione, że w ogóle nie czuć, że to jest właśnie ten mikrobudżet. A jeżeli chodzi o zwycięzcę tegorocznego, czyli o Słonia, no to mamy niesamowitą amplitudę, ponieważ z jednej strony mamy sceny, które są doskonale przepracowane, dopracowane, które niosą ze sobą mocny ładunek emocjonalny. To są naprawdę sceny do zapamiętania. Na przykład chodzi mi o przepiękną interpretację piosenki Anny Jantar, Przetańczyć z tobą chcę całą noc. W tej scenie Paweł Tomaszewski daje popis niesamowitej wrażliwości. Mamy już wcześniej wspomniane sceny erotyczne, które też są widać, że bardzo dopracowane. Mamy też kilka udanych dialogów między bohaterami, udanych takich scen czułości albo rozmowy z sąsiadką, która właśnie kibicuje naszemu bohaterowi. Ale z drugiej strony są momenty, że czuć po prostu kino amatorskie albo taką wprawkę filmową studenta na jeszcze którymś roku studiów, który robi swoje pierwsze etiudy i jeszcze uczy się filmować, jeszcze uczy się, jak opowiadać ten świat, żeby był spójny i płynny. I w tym filmie podjęto po prostu kilka złych decyzji. Mam tu na myśli na przykład scenę dialogową, kiedy to co chwila zmienia nam się ostrość na bohaterów, tylko że raz, że kamera nie do końca nadąża nad tym, kto mówi, a poza tym to jest fatalny pomysł, kiedy mamy dość długą scenę dialogową i co chwila ta ostrość zmienia nam się z bohatera na bohatera, to bardzo wytrąca z takiego oglądania filmu. To w ogóle jest bardzo szkolny pomysł, żeby zawsze wyostrzać tego bohatera, który akurat w danym momencie mówi. Więc no, niby można tak zrobić, ale rzeczywiście jest to przedziwnie wybijające z obecności widza w tym filmie. Albo w pewnym momencie nie wiadomo dlaczego nagle jest zastosowany obiektyw szerokokątny do zbliżenia na twarz bohaterki. Nagle znajdujemy się w przerażającym horrorze, jakimś wynaturzonym thrillerze. Dlaczego? Bo się straszne rzeczy okazują na temat partnera Wiktorii Filus, czyli siostry naszego głównego bohatera. No tak, jest kilka takich rzeczywiście mało udanych pomysłów. Bywają cięcia w przedziwnych momentach, w zasadzie urwany dialog. Na przykład jest taki moment, kiedy matka głównego bohatera coś mówi i dosłownie urywa się wtedy scena. Nie wiem, czy tam ten dialog później był źle dokończony, czy źle nagrany. No, należało tak najprawdopodobniej ściąć jeszcze zanim ona to powiedziała, to ujęcie, ale tego nie zrobiono. Tak samo jak mamy scenę, kiedy nasz bohater sprząta stłuczoną szklankę, tylko że nie mieliśmy tego momentu, kiedy nasza bohaterka tłucze tą szklankę, więc to też budzi taką konfuzję, czy to tak miało być, czy znowu ta scena nie do końca wyszła i pokazano nam tylko pół tej sceny. No, dzieją się tutaj dziwne sytuacje, no i oczywiście jest to
konsekwencją tego, że było mało czasu, żeby ten projekt dopracować, zrealizować, no bo wiadomo, czas to pieniądz, a tych pieniędzy było bardzo mało. Poza tym też w tym filmie trochę kuleje taka psychologia bohaterów, nawet mi nie chodzi o naszych głównych bohaterów, ale jednak reżyser miał takie ambicje, żeby pokazać nam tą miłość na tle całego miasteczka, które mierzy się z czymś, czego nie znają, nie rozumieją, trochę się boją, są nauczeni, że to jest coś złego i niebezpiecznego. No i reżyser trochę chce nam pokazać reakcję tego miasteczka na miłość naszych bohaterów. I niestety w tych reakcjach mieszkańców tego miasteczka zabrakło tego niuansu, pomimo iż ten niuans sam reżyser miał w głowie, ponieważ na przykład kiedy on sam opowiadał o jednej ze scen w tym filmie, kiedy nasz główny bohater jest wyrzucany z pracy, ponieważ no, z samego filmu możemy wnioskować, że po prostu pracodawca jest uprzedzony i nie chce u siebie geja, ale kiedy Krawczycki opowiada o tej scenie, no to on mówi o tym, że ten pracodawca wyrzuca naszego bohatera, ponieważ nie chce mieć problemów, ponieważ czuje presję z zewnątrz, że ta sytuacja robi się niekomfortowa i po prostu chce się pozbyć problemu. I to jest piękny niuans, który bardzo bym chciała zobaczyć w tym filmie. Niestety go tutaj zabrakło. Zbyt często ci mieszkańcy tego miasteczka, czy też tej wsi, są pokazani jako no, taka ciemna masa, ciemny lud, który nie rozumie. I jest brzydki i agresywny. I nie lubi psów. No jest ta wieś pokazana w takim krzywym, negatywnym zwierciadle jednak mimo wszystko. Dlatego pod tym względem nie ma co ukrywać, że dużo lepiej wypadają wszystkie nasze strachy Łukasza Rondudy i Łukasza Guta. Ale jeżeli chodzi o pokazanie tej gejowskiej miłości, to chyba rzeczywiście Słoń jest i będzie ważny. Być może będzie to w ogóle film kultowy dla środowisk LGBT, a Kamil Krawczycki nauczy się na swoich błędach. Tak myślę zresztą, jeżeli dostanie projekt, na który będzie miał więcej czasu i nie będzie już tak nerwowo, to tego rodzaju błędy zostaną wyeliminowane i może wtedy te wszystkie niuanse uda się umieścić. Ale jest to bardzo pozytywne kino, w którym po prostu chyba czasem, żeby się nim cieszyć, trzeba przymknąć na pewne rzeczy oko. Tak, trzeba przyznać, że ten film ma w sobie coś czarującego i coś rozbrajającego, ponieważ podczas samego seansu wielokrotnie byłam wkurzona na ten film. I wielokrotnie były momenty, że on mi się nie podobał właśnie z racji tych niedoróbek, ale sama końcówka no, była tak urocza, tak pozytywna, pomimo iż jak się nad tym głębiej zastanowić, to niekoniecznie. Niekoniecznie ma to sens, też z racji tego, że powinien dużo lepiej wybrzmieć konflikt, jaki jest w głównym bohaterze. Ale z drugiej strony jest to no, na tyle urocze i pozytywne kino, że no, trudno było nie wyjść z uśmiechem z tego seansu. Trudno ten film odrzucić. Zostawiłem słuchawki w aucie. Oddam, jak mi pomożesz. Będzie więcej szkody jak pożytku. To teraz czekamy na wasze reakcje na temat obu tych filmów, o których rozmawialiśmy, a może ktoś się dzięki nam dowiedział, że takie filmy weszły do kin i dzięki temu je w tych kinach zdąży zobaczyć. My przypominamy, że mamy Patronite'a, dziękujemy naszym wszystkim patronom, w tym najhojniejszym Jankowi, Bartkowi, Bartoszowi i Hannie. A od nas póki co to by było na tyle. Pa!